krótko chodzi. Proszę, że to mamy wózek i tu jeszcze będą wspomagały mnie koleżanki z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Natomiast dlaczego zdecydowałyśmy się powtórzyć pewne rzeczy, które były już kilkakrotnie prezentowane dla Państwa, ponieważ tak, dzisiaj jest wyjątkowo duże gremium i każda dodatkowa informacja spowoduje to, że mieszkańcy będą lepiej poinformowani. I nawet jeżeli pewne slajdy powtórzą się, to proszę sobie po prostu wziąć troszeczkę cierpliwości i to potraktować jako powtórzenie wiadomości, bo to tak naprawdę do Państwa, do Panów Sołtysów, do Państwa Radnych, mieszkańcy w pierwszej kolejności się zwracają, bo macie z nimi kontakt na co dzień, później dopiero do pracowników zakładu. Na początku powiem tak, pierwszy moment, w którym rozważaliśmy organizację gospodarki odpadami na terenie gminy, była taka koncepcja, że tym będzie zajmował się Urząd Gminy. Jednak po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że to zadanie będzie wykonywał zakład, dlatego że w działalności statutowej zakładu jest utrzymanie porządku i czystości, a to zadanie na terenie gminy, a to zadanie wynika wprost z tej ustawy. Poza tym zakład jest w części przygotowany i ten majątek, zasoby i umiejętności pracowników, które są w zakładzie, będą efektywniej wykorzystane niż zatrudnianie nowych pracowników czy przesuwanie tych pracowników z zakładu do urzędu. Ja sobie usiądę, a jak będę chciała coś podejść, bo slajdów jest dużo, ale krótko będę mówiła nad niektórymi, zatrzymam się dłużej, żeby wyjaśnić, w jaki sposób jest ukształtowana stawka. I żeby były takie pytania właśnie, dlaczego u nas jest tak, a nie inaczej, że w innej gminie jest mniejsze czy większe, czy w inny sposób są te odpady odbierane. Oczywiście ja te slajdy, które zostaną teraz Państwu zaprezentowane, one są prezentowane na firmówce firmy, która współpracowała z nami. W zasadzie dokonała opracowania koncepcji. Myśmy oczywiście dostarczali materiały źródłowe i część slajdów jest ich autorstwa, a część jest nasza, ale zachowałam ich logo, dlatego że od nich większej, że tak powiem, logistyki zaczerpnęliśmy. Ja przypomnę, dlaczego. Jeżeli ktoś przeczyta ustawę, to powie tak, wszyscy w koło albo większość zdecydowała się na rozwiązanie sprawy z pakietem całych wszystkich uchwał już w grudniu. Dlaczego my wstrzymaliśmy się z tym? To przypomnę tak, że w listopadzie rozpoczęły się dosyć ze strony samorządów w Polsce dosyć intensywne protesty w stosunku do rozwiązań, które zostały wprowadzone tą nowelizacją z 2011 roku, na skutek czego Senat podjął uchwałę, w której zaproponował zmianę niektórych zapisów w taki sposób, by miały one być korzystniejsze dla organizacji gospodarki odpadami na terenie gmin, szczególnie tych gmin, które do tej pory nie zajmowały się tym. Dotyczy to gmin tych mniejszych i między innymi nas. I taka nowelizacja kolejna tej ustawy, bo ustawa to jest z 96 roku, przypomnę, została podjęta przez Sejm 25 stycznia, podpisana przez prezydenta i weszła w życie 6 marca. Dlatego nie mogliśmy wcześniej niż przed 6 marca dokonać pewnych zmian w tych uchwałach, które mieliśmy przygotowane w grudniu. Ja będę omawiała poszczególne uchwały, będę odnosiła się także do projektów uchwał tych w grudniu. Teraz tak, te najistotniejsze w kilku punktach.
Gminy mają obowiązek zorganizowania na nowo gospodarki odpadami, mają obowiązek przyjmowania tych odpadów od tych nieruchomości, które są zamieszkałe. W drodze przetargu zostanie wybrana firma, która będzie świadczyła tego rodzaju usługi. Te firmy do przetargu mogą przystąpić, które są wpisane do rejestru prowadzonego w poszczególnych gminach. Na naszym terenie mamy 5 podmiotów, więc maksymalnie 5 podmiotów u nas może brać udział w przetargu, świadczyć usługi. I nowość taka, że mieszkańcy w tym systemie, że mieszkańcy będą ponosili opłatę, za którą za kilka minut Państwo uchwalicie i w zamian za to gmina ma się zająć tymi odpadami. Dotychczas, powiem bardzo szybko, dotychczas poszczególne podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne, jak i Państwo jako mieszkańcy mieli podpisane umowy z firmami. Natomiast teraz między mieszkańca a firmę wchodzi gmina, która ma się zająć tymi odpadami. Już szczegółowo nie omawiam, ponieważ to już było kilka razy. To, co jest bardzo ważne dla nas, to jest to, że można było wybrać 4 metody. Mogła być metoda, gdzie jest ustalenie stawki za wywóz tych, odbieranie odpadów. Można to liczyć od liczby mieszkańców danej nieruchomości, czyli powiedzmy danego gospodarstwa, od ilości zużytej wody, od lokalu i od gospodarstwa domowego, czyli takiej ilości, jaka jest liczba gospodarstw, tak zwana opłata ryczałtowa. Różnie w Polsce samorządy przyjęły różne stawki, w większości jednak samorządów stawką, która zostaje określana, to jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Po wszystkich spotkaniach i dyskusjach przyjęliśmy i rekomendowała też firma, jak i wnosi o to też wójt, żeby to była stawka od mieszkańca. Co, jakie kryteria, czy jakie czynniki wpływają na określenie poziomu stawki tej? Dlaczego to jest 11, 15, 16, 20 zł? Skąd się to bierze? To są takie trzy główne czynniki, czyli ile osób będzie mieszkało w danej miejscowości na określenie opłaty dla danej rodziny, ile jest wytwarzanych odpadów na terenie gminy i jakie są koszty funkcjonowania całego systemu, co wchodzi w system, to za chwilę pokażemy. I teraz liczba mieszkańców. Z jakich danych wychodziliśmy? Wychodziliśmy z danych na podstawie ewidencji, którą prowadzą firmy, które dotychczas świadczą usługi, wynikało, że około 80% mieszkańców gminy ma podpisane umowy, czyli do tej pory oddaje wytworzone przez siebie odpady. I to była liczba wyjściowa i do tego też bierzemy dane z GUS-u, no bo ponieważ one są weryfikowane, jest to liczba mieszkańców, odnosiliśmy się zgodnie z wytycznymi do danych z roku 2011 i 2010 w zakresie, do którego roku się odnosimy, z którymi kryteriami to w prezentacji jest pokazane. I teraz kolejny moment na podstawie tej liczby mieszkańców. Ilości odpadów, które były wyprodukowane, że tak powiem w cudzysłowie, na terenie gminy, został obliczony wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca po to, żeby móc obliczyć, ile trzeba dla wszystkich i to jest stawka do wyjścia obliczenia pozostałych kosztów. Więc u nas to jest poziom 262 kg, tak to się kształtowało na poziomie 2010-2011 roku. Wskaźnik w województwie to jest 242 kg. Ja oczywiście proszę pamiętać o tym, że to wszystko to są dane szacunkowe, opracowywane były na bazie takich materiałów źródłowych, które były dostępne. Więc przy ustaleniu stawki będą brane pod uwagę pewne
pewne korekty, dlatego że te dane, no, można powiedzieć, że dopiero po roku czy dwóch funkcjonowania systemu one będą tak naprawdę weryfikowane, czy zostało to dobrze wyliczone, czy nie. I teraz to, o czym powtarzałam i co ma znaczenie dla nas. Ja jeszcze raz bym chciała zwrócić uwagę na taką rzecz, że system, czyli ta gospodarka tymi odpadami, co się, jakie są główne takie bloki, to są koszty odbierania i zbierania odpadów, odzysku, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów. U nas takiego punktu w systemie nie zakładaliśmy, więc jest zero, i koszty administracyjne. To, co już prezentowaliśmy na komisjach, przypomnijcie sobie Państwo, że te kwoty, które były podane w grudniu, przed sesją 28 grudnia, to był poziom 918 tysięcy, czyli to był poziom około 920 tysięcy. W tej chwili poziom, który będzie brany do wyliczeń, to jest poziom 734 tysiące. Jak był ten poziom 918 tysięcy, jak popatrzycie w projekty UFO, które otrzymaliście wówczas, to był ponad 20 zł i blisko 18 zł na mieszkańca stawka przysegregowanych, a ponad 20 zł, blisko 21 zł stawka za niesegregowane. Po dyskusjach, które były przeprowadzone w Państwa gronie, widać było, że ta stawka jest nieakceptowalna. Wówczas zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, by wykorzystując te zasoby, które posiada zakład, i żeby zmniejszyć wysokość stawki, czy istnieją w ogóle jakiekolwiek szanse na to, żeby zmniejszyć. I efekt tej oszczędności takiej, która nam wyszła, to 185 tysięcy zakładanej oszczędności, to jest efekt zmiany systemu gromadzenia tych odpadów. I o tym szczegółowo, jak ten system będzie wyglądał, to powiem w dalszej części. Tylko przypomnę, że w grudniu, jak Państwo przyjmowaliście uchwałę o regulaminie, bo taki był obowiązek bezwzględny do końca grudnia, przyjęcia nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Ten termin był wyznaczany poprzez odniesienie się do terminu, w którym wojewoda musiał podjąć uchwałę o planie gospodarki odpadami na terenie województwa. Została ona podjęta pod koniec czerwca, więc my mieliśmy tam zapis ustawowy, był, że w terminie pół roku, więc do końca grudnia mieliśmy obowiązek tak podjąć. I to rozwiązanie, które zostało przyjęte u nas w grudniu, było takie, że przy segregacji odpadów będziemy mieli około 6 pojemników w domu. I ta ilość pojemników w domu powodowała taką kwotę. A jak wybrnęliśmy dalej, to Państwo, którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji, to wiecie, a tu zaraz dalej zaprezentujemy, skąd się to wzięło. Proszę zwrócić uwagę jeszcze, że tak praktycznie główna oszczędność jest tutaj, przy kosztach odbioru odpadów. Bardzo mało jest odzysku, w administracyjnych nie ma oszczędności, choć tak naprawdę to ta oszczędność się pojawi, jeżeli byśmy przeliczyli wszystkie zadania, które są do wykonania, bo po zmianie nowelizacji egzekucja będzie należała do wójta, czyli pracownik w urzędzie gminy będzie zobowiązany do egzekwowania opłat od osób, które w sensie ustawy o egzekucji administracyjnej, w takim rozumieniu egzekwowania, które nie umieszczają terminowo tych opłat. Do tej pory było tak, do 6 marca w ustawie, że jeżeli ktoś by nie wnosił opłaty, to zadania wójta kończyłyby się na wystawieniu tytułu wykonawczego, czyli tak jak przy podatku. Tytuł wykonawczy, idzie to do naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast po nowelizacji to
to organ gminy wykonawczy, wójt, będzie miał prawo zajmowania wynagrodzeń, rent i rachunków bankowych. Jest to nowe zupełnie zadanie w małych gminach. W ogóle nie ma pracowników, którzy byliby przygotowani do tego rodzaju zadania. I mimo tego myśmy się zdecydowali na niepodnoszenie kosztów administracyjnych, ponieważ uważamy, że w obrębie urzędu zostanie wygospodarowana część etatu na to, by można wykonywać te zadania. Ale kwotowo one nie są pokazane. Tutaj jest pokazana, tak jak mówiłam, ta struktura. To są te, co są dane w kolumnie tej, skąd one się biorą. Tu są rozpisane poszczególne koszty, jak kształtują się. To są te same dane, tylko pokazane, skąd te 734 tysiące się bierze, prawda? W tej koncepcji, która jest opracowana, wszystkie dane są zanalizowane po kolei. I teraz już przechodzimy do kalkulacji. I teraz tak, jak wyliczaliśmy stawkę opłaty? Oczywiście te całkowite koszty tego systemu, więc przyjęliśmy te 734 tysiące. Liczbę mieszkańców zakładamy 100%, bo nie możemy mniej założyć. Natomiast tutaj wypuszczony jest taki zapis, poziom ściągalności opłat od mieszkańców, to później Państwo, ci, którzy już uczestniczyli, to wiecie, że ten poziom ma wpływ na stawkę. Taki był poziom rekomendowany przez firmę, taki był poziom też na ściągalności rekomendowany dla Państwa na posiedzenie komisji, która miała miejsce we wtorek. I wysokość potencjalnych kar też będzie miała wpływ, bo te kary będą doliczane i no niestety, jak nie osiągniemy poziomów zakładanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, to będziemy płacili jako gmina karę, a w konsekwencji mieszkańcy, bo to tak będzie wyglądało, prawda? Ale na ten pierwszy rok tych kar nie będzie, bo one nie mają punktu odniesienia, nie mają być za co te kary. One pojawią się w kolejnych latach, więc tutaj jest ta stawka zerowa. Dlaczego 80%? Przypomnę jeszcze raz. Wyszliśmy z takiego założenia, że jeżeli do tej pory 80% mieszkańców miało podpisane umowy, no to to, jeżeli potraktujemy ich jako 100% tych, którzy są już przyzwyczajeni do oddawania, to jest to ostrożne prognozowanie na przyszłość. Czyli zakładaliśmy, że 80% z tych 6291 osób będzie w stanie płacić regularnie. To było jedne kryterium, gdzie nam się to 80% pojawiało. I drugie kryterium to jest analiza poziomu ściągalności podatków i znaczy terminowych, bo w ogóle ściągalność jest wyższa później i wody, tylko to się wiąże z dodatkowymi czynnościami administracyjnymi, wzywaniami i tak dalej. Efekt ściągalności ten końcowy jest znacznie wyższy, ale ten pierwszy mieszkaniec i urząd po złożeniu deklaracji, prawda? Tak było. I teraz tutaj pokazane są na tym, jak się wylicza te stawki. Nie będę się skupiała na tym, jak się te stawki wylicza poszczególne, bo to omawialiśmy się i skupię się tylko teraz na tym i na tym dłużej się zatrzymał, bo ci z Państwa, którzy nie byli, to po prostu, żebyśmy sobie powtórzyli to, co omówiliśmy na komisji, liczyliśmy tam na kartach, więc ten slajd ma nam to sumować, to, co było na komisji. Tu jest definicja, jak wyliczyć. Ta stawka bazowa, pierwszy wariant, chciałam pokazać jeszcze, tak jak omawialiśmy na komisji, że stawka bazowa z grudnia z tym 920 tysięcy wychodziła nam 15,21. Teraz stawka, którą myśmy rekomendowali na komisji, w tej chwili się trzymam tego terminu, była 12,16. Tą stawkę bazową poddaje się kolejnym korektom. Pierwsza korekta wynika z takich wytycznych, które zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska, gdzie właśnie ze względu na to,
że może być niedoszacowanie liczby ludności, niedoszacowanie albo przeszacowanie, bo jak podzielimy przez dużą liczbę, to ta stawka się zmniejsza, prawda? A raczej niedoszacowanie ilości odpadów, gromadzonych odpadów, to Ministerstwo Środowiska w tym portalu, który jest w tej zakładce, która jest poświęcona gospodarce odpadami, zaleca, by tak wyliczoną stawkę korygować o wskaźnik od 10 do 20%. To już jest do decyzji poszczególnych samorządów, tak żeby to, co zostanie oszacowane, żeby było bezpieczne i gwarantowało, że ten system będzie finansowany z opłat, a nie z dodatkowych kosztów budżetu. Więc jeżeli tą pierwszą stawkę 15-21, pierwszy grudniowy wariant była stawka 15% korekta. W drugiej firma przyjęła 10% korekty, ponieważ przeanalizowała już pewne przetargi, które się rozpoczęły i jak wychodzą stawki. Więc doszła do wniosku, że może być przyjęta ta korekta 10%. I tak jak mówię, tutaj stawka rekomendowana przez nas przedłożona na komisję to była 13,37. To była stawka bazowa. Po dyskusjach, po przeliczeniach, państwo doszliście do wniosku, że bezpiecznym byłoby zachowanie poziomu parametru ściągalności na poziomie 90% i wówczas stawka bazowa będzie 10,81, z tym to samo kryterium korekty, ta sama wielkość jest zachowana, co daje tą kwotę wyjściową nam 11,89. I teraz ta stawka 11,89 ulega podwyższeniu o 20% dla osób niesegregujących. To jest tak, z tych wytycznych wynika w ten sposób, że właściwym jest przyjęcie tej stawki, ja tu powtarzam jeszcze raz, właściwym jest przyjęcie tej stawki bazowej, ona takie określenie nosi, jako stawki dla osób, które segregują odpady. Taka jest sugestia i tak w większości samorządów jest to przyjmowane. Natomiast stawka dla tych osób, które nie segregują odpadów, to jeszcze jakby wróciła do tego poprzedniego, o tutaj, my daliśmy poziom 20%, ale spotkaliśmy się z takimi, że jest różnica 50%, żeby zachęcić. Te 20% to wynika z takich analiz, że jest to zachęcające, ale nie tak ostrożne. Można by powiedzieć ostrożnie. Więc na skutek tego, to co państwo otrzymaliście w dzisiejszym projekcie uchwały, już wpisane stawki, to jest tak, że dla mieszkańców segregujących odpady stawka powinna kształtować się na poziomie 11,89, a dla mieszkańców, którzy nie segregują odpady, w wysokości 14,27 zł od osoby na miesiąc. Tak, z tego wzięły się te dwie stawki. Jeżeli, panie przewodniczący, jeżeli można, żeby ktoś miał jakieś wątpliwości z państwa rady dotyczące czy wyjaśnienia tych dwóch slajdów, jak to obliczono, no to mogę teraz odpowiedzieć. To znaczy, czy to jest jasne, jak nie, to idę dalej. Może mieć gość, może mieć wątpliwości. Mogę zadać pytanie? Panie przewodniczący, mogę zadać pytanie. Ja siedzę w temacie. Króciutko. Tak, no króciutko. Jedną wątpliwość. Cieszę się ogólnie, że mniej jest niż było pierwotnie. Bardzo się cieszę, bo to wychodziły straszne liczby, ale ja rozumiem, że z pani słów, że ściągalność docelowa w gminie Miłkowice, jeśli chodzi o śmieci, będzie 100% docelowo. Tak rozumiem pani. No blisko. Bo pani powiedziała, że egzekucje i tak dalej, później procedury. Ale docelowo 100, więc zastanawiam się, jaki ma sens w tej chwili, jeżeli zakładamy 80, ściągalność 90, prawda? Wciąż jeszcze lepszą niż to nie było poprzednio. No więc innymi słowy przerzucamy ten koszt na pozostałych, którzy płacą uczciwie, no jak to zazwyczaj bywa. Jeżeli pani mówi, że
udaje się w gminie docelowo w ten czy inny sposób ściągnąć 100%, czy uda się, to w porządku. Czyli 100% zakładamy, czyli jeszcze zmniejszamy bardziej. Ja powiem, no właśnie, tak. Dlaczego tak? Proszę wziąć pod uwagę, że tej ściągalności nie można wprost porównać z podatkami, ponieważ podatek stanowi nasz dochód, prawda? I dla budżetu gminy jest to istotne, ale czy my będziemy mieli teraz, czy za 3, czy za pół roku, prawda, pewne kwoty, one mamy szansę, na zawsze nam się pojawią z takim odwleczeniem w czasie, prawda? Natomiast tutaj system mówi tak w ustawie, system ma się finansować. Jeżeli my założymy na samym początku, że będzie 100%, a 20% czy 15% ludzi nie będzie płacić, my te pieniądze odzyskamy dopiero za pół roku czy za rok, to my, po pierwsze, są takie różnego rodzaju na ten temat opinie, że można się narazić na uszczuplenie dochodu, a z drugiej strony trzeba będzie w budżecie zabezpieczać pewną kwotę, jeżeli będziemy to, że tak powiem, tolerowali, prawda? To zabezpieczać dodatkowo pewną kwotę na, te, na tą bieżącą należność dla firmy, która wygra. I tu jest ten niuans. To oczywiście ma Pan rację, wszyscy się nad tym zastanawiają, do którego momentu. I dlatego tak jak komisja przy głosowaniu przyjęła te 90%, przyjęliśmy to, na ten rok jest to o tyle bezpieczne, że to jest pół roku, prawda? I zobaczymy co dalej. Poza tym jest jeszcze jeden element, który jest istotny, o którym nie mówiłam, bo to gdzieś tam później chciałam powiedzieć, że po nowelizacji istnieje możliwość zastosowania dopłat podobnie jak przy wodzie. I teraz, jeżeli będziemy mieli rodziny, które są naprawdę nie stać ich, możemy dla tych osób po prostu wprost powiedzieć, Rada może podjąć uchwałę, ok, wyodrębniamy 50-60 tysięcy w budżecie, to będą dopłaty dla osób, które są ubogie i nie mają jakichś kryteria, należy by wprowadzić. I wtedy to już ta kwota też będzie w systemie, będziemy widzieli. Pani, bardziej chodzi o efekt psychologiczny, czyli jeżeli zakładamy, że będzie jakaś nieściągalność, znaczy, że z drugiej strony dajemy pewien, że tej nieściągalności rzeczywiście będzie. Ja bym postawił na 100%, a potem zastanawianie się po przetargach, czy rzeczywiście, jak to jest, jak zacznie funkcjonować. Tu jest natomiast od góry, ewentualnie pomyślimy, może obniżymy. Jeszcze jeden aspekt, ja przepraszam. Jeszcze jedną rzecz. Druga, tak, bardzo proszę. Ja już więcej nie będę dyskutować, tylko powiem. Ja właśnie chciałem jeszcze o coś innego spytać. Może to sformułowanie nie jest takie, można pod tym słowem rozumieć różne zdarzenia, czy różny zakres tego słowa, tylko proszę wziąć pod uwagę, że oceniając rzeczywistość, jaka jest w gminie, w momencie, kiedy mieszkańcy nie złożą deklaracji, wójt będzie zobowiązany do wystawienia, wydania decyzji, od tego będzie służyło do kolegium, to wszystko będzie w czasie się działo. I w tym czasie będą i tak pieniądze musiały iść za odpady, prawda? A w przetargu mamy 100%. Ale to wszystko jest do... Panie Przewodniczący, ja myślę, że zadaję chyba jakieś w miarę mądre pytania. Dobrze, okay, ale to jest znowu na temat. To, co Pan zadaje, to był właśnie systemem i było na temat rozmów całej komisji. Dobrze, ale ja chciałem... Podeszli do 10 zł, a nie wyżej. Ja się cieszę, że ogólnie jest niżej. Jeżeli jak najbardziej. Rozumiemy temat, wiadomo. Proszę bardzo, proszę kontynuować. Ja jeszcze, bo do Pani mam pytanie jedno, w zupełnie innym aspekcie. Nie wiem, jaki jest w tej chwili projekt, ten, który mam, który wziąłem z gminy, ale chodzi mi jeszcze, gminy, są takie, na przykład gmina Warszawa uzależniła jakby później te kwoty, stawki od ilości zamieszkujących osób w danej, na danej posesji. Czyli jakby zastosowała pewien taki niuans. Tak, tak, właśnie tutaj tak. Liczącego 3, 4, 5, 6 osób. Możemy zmienić na przyszły rok do czwarta. Wyszliśmy z takiej wiedzy, jaką mówię. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że to jest ta metoda pierwsza podana od ilości mieszkańców i proszę zobaczyć, jak ta ściągalność, prawda? Tu jest kwota 9,73 przy 100%, nie? Więc to też nie jest aż tak wielka kwota, prawda? Ale jest inna, no to wszystko jest do tego. Pani sekretarz, jeszcze mamy proszę. Tak.
Czy Państwo nie uważacie, że 20% za niesegregowanie więcej to nie jest zabawa, mobilizacja? Bo jeżeli na gminę będą nałożone później bardzo duże kary, to się okaże, że w pewnym momencie trzeba będzie ten etap, znaczy nie, śmieci, odbieranie śmieci niesegregowane podnieść na przykład o 10 zł. Ja nie wiem, czy nie warto, bo mówię, jeżeli jest duża kwota, ona mobilizuje. Natomiast tu w przypadku na przykład gospodarstwa dwuosobowego to jest 4,50 na miesiąc. No to proszę. No ja nie wiem, czy warto się bawić. No to dobrze, to ja się zapytam, przepraszam bardzo, rozpoczynamy dyskusję o nie, poziomie. Nie, pani sekretarz. Ja przepraszam za mój podniesiony ton, ale chcę powiedzieć tak. W listopadzie, nie wracamy, pani Leszko, w lutym, ale ja w marcu, przepraszam, spotykaliśmy się i nie było dyskusji na ten temat, myśmy rozmawiali. Proszę wziąć jedną rzecz pod uwagę. To jest cały system. Nie można prosto podnieść o 30 czy o 40, jak zadeklarują nam, ja zapytam tak, a co będzie, jeżeli zadeklarują nam, że będą segregować, a później zaczną mieszać? I przetarg pójdzie, żeby to było taką rzeczą prostą, zadeklaruję, zbieramy wszystko w naszym, zakład wszystko odprowadza, ale te dane, proszę Państwa, ja tłumaczyłam jeszcze raz powiem, te dane idą do oszacowania wartości zamówienia i do przetargu. Po przetargu, jeżeli mieszkańcy nie będą się wywiązywali ze złożonych deklaracji, to uderzy w nas, bo wszyscy mogą sobie zadeklarować, w nas w sensie każdego mieszkańca gminy, bo to uderzy w budżet. Może spróbujmy na początek, jeżeli mówią mi ci, którzy się na tym znają, specjaliści, że to jest bezpieczne, te 20%, na początek, to może ich zawieźmy, a jeżeli chcemy dać inaczej, to proszę to przyjąć. Bo żebym ja się czuła odpowiedzialna za to, co mówię, to ja nie powiem, że 30-40% to jest dobra sprawa. Ja uważam, że... To jest moja wątpliwość. Ja przepraszam, że się wrócę. Nie, to jest moja wątpliwość. Bo ja uważam, że nie, jeżeli nade mną wisi bat, to ja ten bat czuję. Ja wiem, że bata nie ma, no to... Ja wiem, że pan by chciał, żeby pan radny by chciał, żeby więcej. Ja uważam tak. Ja tylko jeszcze jedno. Trzy razy dyskutowaliśmy na ten temat. Na ostatnich komisjach poświęciliśmy we wtorek sporo czasu. Doszliśmy do tych cen, ja uważam, tych, które no, są adekwatne dla naszej gminy. Ja uważam, że dzisiaj nie będziemy z powrotem wracać do tematu, może więcej, może mniej. Ja uważam, każdy miał się wypowiedzieć. Było 3 miesiące. A co będzie, jeżeli ktoś wygra przetarg i powie, że ta cena mu, znaczy jakby narzuci cenę wyższą za niesegregowane, bo powie, że za tą kwotę... No ale nie może, panie Leszku, bo jest uchwała! Dobra, skończmy z tym dyskusję, bo to nie ma sensu. Proszę bardzo, kontynuować. Nie narusza nikogo. To znaczy tak, ja nie zostanę sprawnie załatwiony. Dyskutowaliśmy, że jeżeli będą wyższe stawki, będzie na stali w budżecie, zrobimy dopłatę jak do wody złotówkę, 80 groszy, 30 groszy. Zobaczymy. Proszę pamiętać, że ustawa znowelizowana pozwala nam na pewne manewry, które przed tym my były niemożliwe. Ja się czepiam tylko do segregowanych, ja nie mam nic tego. Koniec, nic więcej nie ma. Dobrze, dziękuję za ocenę. Ja tylko powiem tak. Główne, to jest fragment z regulaminu utrzymania porządku i czystości i z dzisiejszych uchwał, które mówią o tym, jakie obowiązki będą po stronie mieszkańców i właścicieli nieruchomości. One nie wynikają z tego, że myśmy tak wymyślili, czy firma, tylko wynikają z ustaw. I teraz te rodzaje odpadów są nazywane frakcjami. To od tego, jak już gdzieś tam to słowo się pojawia, no to należy to przyjąć. Mamy tych 12 frakcji i te frakcje mogą być odbierane na różne sposoby. I w zależności od tego, jak się je będzie ze sobą łączyć, taki może być koszt po prostu odbioru tych odpadów, nie? Ja powiem tak, tu tylko
Przypomnę, według projektu przyjętego w grudniu mieliśmy tak, że frakcja mokra, no to są te odpadki takie w mieszkaniach, to wiadomo, a ja wiem, że na gospodarstwie indywidualnym inaczej. Mieliśmy papier, tekturę, makulaturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne i pozostałe te, które nie dadzą się wyselekcjonować. Czyli mieliśmy 6 pojemników w domu. To, co pan Leszek ciągle mnie pytał, gdzie ma postawić te pojemniki. No i właśnie dzięki temu, że pan Leszek tak pytał, to myśmy zaczęli jeszcze intensywnie pracować tu w zespole. Ula, Agata, pan dyrektor, jeszcze wspomagała nas Karina i Basia. Ale to głównie te osoby w trójkę pracowały ze mną. Ja z nimi raczej tak powiedziałam. I teraz tak. Według nowego systemu ta cena spadła tylko dlatego, że myśmy zmienili sposób segregacji. Bo on jest dopuszczalny i tak można łączyć te odpady. Zrobiliśmy frakcję, suchą frakcję, mokrą i pozostałą. Czyli w domu mogą być 3 lub 2 pojemniki. Jeżeli ktoś będzie miał kompostownik i tam będą te biodegradowalne i odpady zielone, to ma w domu 2 pojemniki. I teraz ta frakcja sucha, to jest papier, tektura, makulatura, karton, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i do tej frakcji suchej niektórzy dają szkło. Ja zaraz o szkle powiem, to znaczy można tam szkło wrzucać. Pozostałe to są łącznie z popiołem. Podział na te 3 frakcje i wykorzystanie zasobów, które są w zakładzie, czyli wykorzystanie dzwonów, pozwoliło nam dojść do takiego wniosku, że może zmniejszyć się częstotliwość wywozu pojemników. 2 razy w miesiącu na raz w miesiącu. Dlaczego mówię o szkle? W tej chwili mamy na terenie gminy szkło i tworzywa sztuczne. Szkło wygląda w ten sposób, że są składane, szkło jest odbierane w jednym miejscu składowane, panie dyrektorze, prawda? I później odsprzedawane do huty. I mniej więcej te koszty, które ponosi pan dyrektor na załadowanie, wywiezienie później tej firmie, to mniej więcej tyle pieniędzy uzyskuje. One się równoważą. To nie są wielkie koszty, to 14 czy 16 tysięcy. W skali roku. Więc to, czyli szkło mogliśmy wyłączyć. I teraz w regulaminie, ten regulamin dostaliście państwo dzisiaj, ale go, tak jak mówię, na przyszłej sesji zmiany, mam nadzieję, zatwierdzicie, będzie taki zapis, że mieszkaniec jest zobowiązany szkło dostarczać do pojemników ogólnodostępnych, do tych dzwonów. I to umożliwia właśnie wyjęcie z tego. Jest jeszcze drugi zapis, który mówi o tym, że mieszkaniec może tworzywa sztuczne, te co są tutaj. Agata, powie co to są tworzywa sztuczne, bo te dziewczyny się w tym specjalizują. Przepraszam, plastiki. Do tej pory mieliśmy pojemniki na PET, czyli butelki jedynie typu PET były do tych pojemników zbierane. Teraz będziemy zbierać tam wszystkie możliwe plastiki. I teraz o takie po serkach, po tej śmietance też będzie. Nie, ale czyste czy brudne? Nie, o windy, to jest czyste windy, nie? Bo one właśnie będą, bo one tak. To już w edukacji, że tak powiem. Bo windy, niektóre. Do tej pory się to wrzuca do świetnika na ogólne. Niektóre gminy wprost w regulaminie to wpisują, że należy umyć przed wrzuceniem, żeby już się w to nie bawił. I teraz tak. Jeżeli ja jako mieszkaniec mogę te pety, one dużo miejsca zajmują i te plastiki wrzucić u siebie do kubła i jak mam blisko ogólnodostępne, czyli zmniejszam ilość tych odpadów u siebie, prawda? I dlatego można to było zmienić na 1 raz w miesiącu. I wtedy te koszty spadają. A jeszcze by więcej spadły, gdyby umieścić na przykład na każdym koszu taką tabliczkę zgniatać, butelki odkręcać. To będzie w ulotce. Ale wcześniej tak tego nie robiono. Ale prosimy nie przeszkadzać. To już jest wszystko. Koniec. Wszystko. Mogę wrócić to. To już jest koniec. Tak, jeżeli jest koniec, także tu dziękuję serdecznie pani sekretarz.
za przedstawienie całości takich w skrócie dotyczące właśnie odpadów. W tej chwili 5 minut przerwy i przechodzimy już do uchwały. Będziemy po kolei pani sekretarz rewizować, ja będę się to odpalił i po prostu tyle czasu to podyskutowane. Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie planu tej opłaty. Proszę bardzo, tutaj pan sekretarz. Na miesięczną tą opłatę i w tych wysokościach, które zostały podane. 11,89 od osoby na miesiąc przy segregowaniu, a jeżeli nie ma segregacji, to 14,20. Proszę bardzo, dziękuję. Pozwólcie, szanowni radni, że przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Biłkowice z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Tu jest podstawa prawna i Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomość oraz stawki opłaty ustawowej w paragrafie drugim. Paragraf drugi. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,89 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Punkt drugi. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,27 od osoby zamieszkanej daną nieruchomość. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miłkowice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Urzędzie Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz następna uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat. Pani sekretarz. Ja tylko powiem tak. Uchwała Pani Komisja w projektu z grudnia zmianą daty dostarczenia pierwszej deklaracji. Tam była określona data na 31 marca. Tutaj określamy datę pierwszej deklaracji na 15 kwietnia. I w części dotyczącej tej selektywnej zbiórki jest wymienienie tych frakcji, które zostały, o których mówiłam, czyli frakcja sucha, mokra i te pozostałe. To jest taka zmiana. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na fakt, bo Państwo też często zauważyli, jest liczba osób zamieszkałych, a nie zameldowanych i w deklaracji są wymienione dokumenty, które potwierdzają lub nie, które potwierdzają zamieszkanie lub niezamieszkanie. Do tego jest taka krótkie objaśnienia, ale tutaj doszliśmy do wniosku, że jeszcze przed rozdaniem deklaracji, przy rozdawaniu deklaracji w miejscach, w których one będą dostępne, będzie jeszcze dodatkowa instrukcja, takie szczegółowsze wytyczne, a tutaj już nie chcieliśmy zamierzać, żeby nie mieć problemu z nadzorem. Dziękuję. Pozwólcie radni, że przeczytam uchwałę Rady Gminy Miłkowice z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. I to jest podstawa prawna, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Miłkowice. Punkt drugi. Wzór deklaracji, o której mowa w ustępie pierwszym, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi.
punkt pierwszy deklaracji, o której mowa w paragrafie pierwszej, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Miłkowice lub wysłać z pocztą na wskazany adres. Punkt drugi. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 15 kwietnia 2013 roku dla pierwszej deklaracji. Punkt drugi. 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt trzeci. 14 dni od daty następna zmiana danych adresowych, personalnych lub zmiany liczby mieszkańców zamieszkały daną nieruchomość określonej w deklaracji, o której mowa w paragrafie pierwszym, będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miłkowice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 roku. Kto z szanownej rady jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę. Tutaj zmiany tylko ułek paragraf drugi. W odniesieniu do tego projektu grudniowego zostały zmienione sposób opłaty. To znaczy tak, chcemy skorzystać tych sołeckach, których będzie to opłacalne z możliwości wyznaczenia im pasentów do poboru. I tu jest taki zapis w uchwale i rachunek, na który będą przelewane pieniądze, wnoszone opłaty przez mieszkańców, jest to rachunek zakładu wskazany. Przy tym nie było tych inkasentów, nie była wymiana. Uchwała Rady Gminy Miłkowice z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tu jest podstawa prawna, uchwała, co się następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miłkowice zobowiązani są wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Punkt drugi. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ustępie pierwszym, upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 lipca 2013 roku. Paragraf drugi. Właściciele nieruchomości zamieszkały zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym, na jeden z następujących sposobów. Punkt pierwszy. Gotówką bezpośrednio inkasentowi. Dwa. Przelewem na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Miłkowica. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miłkowice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Kto szanowny radny jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Teraz jest następna uchwała w sprawie określenia szczegółowych sposobów i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy pan przewodniczący będzie pytał, co uchwały. Nie, chyba nie, bo to jest bardzo długie, to tylko. Tak, to ja zasygnalizuję tylko te podstawowe zmiany co do istoty w odniesieniu do grudnia. To o czym wspominałam. W paragrafie drugim są wyspecyfikowane te frakcje, czyli rodzaje. W ustępie drugim natomiast są pokazane te frakcje, które teraz będziemy zbierali, jak mi się będzie zmiana w regulaminie. Czyli to jest zmiana nastąpiła w tym miejscu.
Zmiana nastąpiła w kolejnych ustępach, które są pisane o tym szkle i o tworzywach sztucznych, że może dostarczać. O szkle to jest ten ustęp piąty, że jest zobowiązany, a ustęp szósty tego paragrafu mówi o, ten punkt czwarty to mówi o tych tworzywach sztucznych. Kolejny paragraf trzeci dotychczas do projektu z grudnia różni się jedną rzeczą, ponieważ w tym paragrafie, jak Państwo zauważyliście, są wymienione po kolei te wszystkie frakcje odpadów i opisane, w jaki sposób mieszkaniec ma z nimi postępować, gdzie je dostarczyć. Więc tu, tak jak sygnalizowała, zmieniła się częstotliwość w odniesieniu do odpadów selektywnych z dwa razy w miesiącu na co najmniej, tu jest co najmniej, więc to nie jest, że raz i koniec, tylko tu są te minimalne określone, co najmniej raz w miesiącu. I są jeszcze takie dwie zmiany w odniesieniu do tamtego projektu. Było tak, że słuchajcie, bo też mieszkańcy was się zapytają. Przepraszam. Było tak, że leki, chemikalia i baterie i akumulatory były zapisane, że oddaje się tylko w punktach do tego przeznaczonych. Natomiast teraz jest zmiana, że leki do apteki mogą lub można zbierać w domu i jak będzie ten selektywny punkt mobilny jeździł dwa razy czy cztery razy do roku, to wtedy będzie można do niego też dostarczyć. To jest jakby rozszerzenie możliwości w stosunku do leków i także w stosunku do baterii i tych akumulatorów mało gabarytowych. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, która została dookreślona, to jest w jakich miesiącach może być prowadzona deratyzacja, no, na kwiecień, wrzesień to miesiącach letnich, że może być przeprowadzona się pojazd w gryzonie i bardzo ważny paragraf szósty, który został rozbudowany, na który pozwoliła nam nowelizacja ustawy, to znaczy, że pojemniki gmina przyjmuje na siebie, bo przedtem zapis był taki, że mieszkaniec zobowiązany jest zapewnić tam pojemniki. A w tej chwili zapis jest taki, że gmina może przejąć to w ramach opłaty. I w tej opłacie, która tutaj została skalkulowana, pokazana i tak dalej, to w uchwale jest zapis, że w zamian za uszczoną przez właściciela gmina zapewnia wyposażenie i utrzymanie w czystości pojemników lub wody, prawda? Bo i tak, i tak. To są najistotniejsze zmiany. Dziękuję. Pozwólcie, szanowni radni, że ja tylko przeczytam regulamin uchwały i dam głosowanie. Uchwała gminy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za niszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto jest szanowny radny za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i to by były pani sekretarz. Nie, jeszcze ta piąta uchwała, która wynika o tych górnych stawkach. Dobrze. Ja tylko powiem, no to jest ostatnia uchwała, bo jedna jest jeszcze wycofana, to jest w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości. Proszę bardzo, teraz pani sekretarz. Proszę. Teraz będzie pani prawa. Proszę bardzo. Nam o górnych statkach za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciepłych. Jeżeli będziemy porównywać, może jeszcze przeczytam tą uchwałę, która była obowiązywa do tej chwili, obowiązuje właściwie, to więc tak, była górna stawka opłat za odbiór odpadów od osób, czyli od liczby osób, od jednej osoby, to było 9 zł od osoby miesięcznie netto, czyli brutto jest to kwota 9,63.
O wywóz odpadów komunalnych ustalono według ilości metrów sześciennych. Określa się górną stawkę, to była 120 zł. Netto jest to 128 zł i 40 groszy brutto. Przeliczałam to na kwotę brutto, bo taką samą będziemy się posługiwać teraz przy nowych stawkach. Teraz tak, teraz odprowadzanie, wywóz i opróżnianie zbiorników nieczystości ciekłych. Była to kwota 36 zł netto za metr sześcienny, czyli to jest 38,50 zł brutto. I odbiór odpadów selektywnie gromadzonych. Była to kwota 60 zł brutto, czyli 64 zł, przepraszam, 20 groszy brutto. W tej chwili przy pojemnikach o określonej wielkości, zaraz teraz przeczytam, główne stawki to będą tak, za 120-litrowy pojemnik to jest 46 zł, za 240-litrowy 93, 1100, 424 zł, 3 zł, 7000 litrów to jest 2708 zł i 7,5 tysiąca pojemników to jest 2902 zł. Takie stawki to będą główne granice stawek za opróżnienie tych pojemników. Ja tylko dodam, żeby to dobrze zrozumieć. Te stawki są dla podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i ewentualnie dla właścicieli działek budowlanych, jak budują domy, czyli tych, którzy są poza systemem. Poza systemem. Pozwólcie, szanowni radni, że przeczytam i dam pod głosowanie uchwałę Rady Gminy Głubice z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Tutaj pani Kula przedstawiła całość, także daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę bardzo o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ktoś przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pozwólcie, że serdecznie, bo wszystkie uchwały podjęliśmy w tym temacie. Podziękuję tu serdecznie pani sekretarz za całą pracę włożoną. Jeszcze nie skończyłem Państwa, za całą pracę włożoną przygotowanie i pilnowanie całości spraw. Oczywiście całemu zespołowi, który wspólnie razem z panią no przygotował i tutaj informował nas na bieżąco dotyczące ustawy śmieciowej. Proszę bardzo, panie wójcie, daję pan zasadzie, panie przewodniczący, panie przewodniczący, że pozwolę tylko bardzo słuszną państwo uwagę uzupełnić. Ja mówię tutaj, że żałuję, że zlecaliśmy to tej firmie, bo te pieniądze trzeba było dać pani sekretarz, a ona to jeszcze lepiej zrobiła. I tak poświęciła na to mnóstwo czasu i kilka nieprzespanych noc, a może kilkanaście nawet. Nagrodę panie Bucie proszę jakoś ustalić. Oczywiście, że tak. O tym też pomyślę i naprawdę oczywiście całemu zespołowi również i pani Uli, i pani Agacie, i panu dyrektorowi Ryszardowi za wkład merytoryczny również istotny, ale na czele tego zespołu stała pani sekretarz, pani sekretarz drygowała i było wszystko, i były nerwy i były, że tak powiem, uśmiech i to wszystko było, bo przy pracy, przy takiej dużej obróbce materiału, żeby to wszystko dopiąć, dopracować. I oczywiście możemy mieć różne opinie, czy takie stawki, czy inne, czy taka metoda, czy inna, ale trzeba oddać szacunek tej pracy, którą ten zespół włożył i dzięki temu mamy, no, nie mamy karkę z jakiejś tam winy, że po prostu skierowaliśmy gdzieś tam, tylko mamy rzeczywiście wypracowany dokument wynikający z naszych jakby tutaj realiów. Także dziękuję za was. Mogę zapytać? Proszę bardzo. To znaczy tak, ja sądzę, że to nie do końca tak jest, że tej firmie pieniądze wyrzucone na pewno z nas. Dziękuję, że wyrzucone. Chodzi o to, że myśmy zaawansowali na ich pomyśle, logistyce, na tym, na ich wiedzy takiej bardzo szczegółowej. My naprawdę nie posiadaliśmy takiej wiedzy jak te panie, bo one są specjalistkami z tej dziedziny. My obracaliśmy się w tym, w naszej rzeczywistości i nałożenie tych dwóch
po prostu obszarów dało taki efekt. A z nagrodami to proponuję poczekać za rok. Jak się system sprawdzi, opłaty wpłyną, to, to wtedy będziemy zbierali peany. Ale jak już jest w przyszłości, to jeszcze tak, jeszcze o jednej rzeczy powiem. To otrzymaliście Państwo, jeszcze raz powtórzę, projekt uchwały zmiana regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Wilkowice. Myśmy go przyjęli, on wszedł w życie któregoś lutego, już nie pamiętam którego, 19 lutego wszedł w życie i jest obowiązujący. Ale ta koncepcja pójścia o ograniczenie tych pojemników wymusza także na nas zmiany niektórych tych paragrafów. No i jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia z tymi lekami, z tymi akumulatorami, że to też można inaczej rozwiązać. I w tym kierunku poszły te zmiany, one są zawarte w tym projekcie uchwały. I prawdopodobnie, Panie Wójcie, na 26, tak? Planowana będzie tak jest, kolejna sesja. Tak jest. To po prostu będziemy mieli już opinię sanepidu i wtedy Państwo podejmą uchwały. Nie będziemy podejmowali, mimo że mamy gotowe te uchwały, bez opinii, bo taki jest wymóg, żeby był, była opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dziękuję. Przewodniczący nas od tego porządku obrad w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Miłkowice na rok 2013. Szanowni radni otrzymali tą uchwałę całą. Ja nie będę pytał, bo jest bardzo obszerna, ja tylko przeczytam.